Czcimy pana Wiesława Kobyłko, świadka pamiętnego czerwca 1976 roku, który brał aktywny i czynny udział w radomskich wydarzeniach. Ponieważ w tym strajku brało udział pracownicy wielu zakładów radomskich, prawie że wszystkich wówczas. Gdzie, Wiesiu, pracowałeś? Radomskie zakłady naprawy samochodów, to Ruska 3/6, jak to elektryk samochodowy. I w jaki sposób do was dotarła wiadomość o... U mnie to było troszeczkę inaczej, bo ja w tym dniu oddawałem krew. I wyszłem, a brat pracował w Radomskim, a mieszkałem wtedy na mniejszej Gromowki, teraz Piłsudskiego. I już ten pokój z Radomsku szedł. I akurat z bratem się spotkałem, i poszli pod komitet. Tam już było zgromadzenie ludzi. Nie tylko ściągali z Radomska, ale zakłady metalowe, zakłady drzewne, tytoniówka, no i te większe zakłady już ruszali i szli pochodem pod komitet partii. My żeśmy doszli pod komitet, tam już Radomskur był, znaczy ta pierwsza część Radomskurów, no a przeważnie to kobiety. No, kobiety już zaczęły szturmować do partii, już właśnie na stołówkę w domu partii. No już zaczęli oni tam się platać w krzanie, bo już przed tym już wyszedł sekretarz Prokopia, wtedy chyba bodajże. Tak. Wyszedł i zaczął tam przemowę, że on czeka na telefony, tu ludzie czekali, denerwowali się, ale pewnie się tam już więcej ludzi tam weszło i zaczęła się tam faktycznie, zaczęło się dziać. No to z tym, bo ja też byłem na terenie, terenie tego domu partii. No to zaczęli już uciekać z tego domu partii. Także ta stołówka, ta stołówka była na dole, kuchnia, stołówka. No tam dziewczynki zaraz zabrali tą benzynkę i zaczął tam się już podłogę, zaczął się palić, już te graty wylatywały przez okna. No tak było może 14. To tam się już zaczęło na te już kamienie, szyby zaczęli wbijać, bo żaden prominentów nie wyszedł wtedy. Dla mnie to był wstrząs. Ja tak miałem 27 lat. Ja takiego rzeczy nie widziałem. No, ludzie tam zaczęli krzyczeć. Nie, no, najpierw to prosili o rozmowę. Nie było wielkich krzyków. Tak to o rozmowę prosili. Choć gdy nie było tej rozmowy, to się ludzie samo przejście musieli tam wtargnąć. Tam moje są takie odczucia. Byłem tam na terenie domu partii. Tak jak każdy człowiek, zachowałem się wtedy na to, co oni mówili. I o te podwyżki to poszło. No przecież ja też pracowałem, ja miałem rodzinę na utrzymaniu, mnie to też zawołało. Tym bardziej, że sam pracowałem, że żona jeszcze dziecko było 10 miesięcy, nie mogła iść do pracy. No to tak samo poszedł jak wszyscy ludzie. Nie, z początku tylko przyszedł, że czeka na telefon. Gdy weszliśmy do domu partii, to już żadnego nie było. 26 czerwca wracając do domu od teściowej, bo przespałem się u teściowej, żeśmy z żoną nocowali, idąc na Trauguta przed komendą, ona do tej pory jest, tylko ona była tam rozszerzona. Wyskoczyło dwóch, pocywilnęło, ciągnęło mnie do bramy, żonę popchnęli, z wózkiem popchnęli, wózek dobrze się wziął, bo dobrze się 10 miesięcy dziecko, wciągnęli mnie i ślad po mnie zaginął. Żona pytała, matka pytała, ojciec pytał, to jeszcze matka jak poszła, to potem mi opowiadała, że naubliżali jej od starych, takich nazywali. Także, jeśli to była lojalna władza, nawet mnie, ale powiedzieć, że jestem zatrzymany za to czy za to, jakiś błąd popełniłem w życiu? Tak, oczywiście to. Teraz chociaż może, nie wiem czy teraz mówią to, ale kiedyś tego nie mówili. No, no i wyciągnęli mnie stamtąd i dopiero wróciłem po 11 miesiącach bodajże, 10-11 miesięcy. No mówię, dostałem przerwę dalej, bo to Gierek zarządził taką sprawę. Zatrzymali mnie najpierw na komendę dzielnicową, to była dzielnicówka taka, potem na komendę miejską główną, tutaj była ta miejska główna komenda. No i stamtąd po tygodniu, dwóch, po przesłuchaniach, po właśnie po tych ścieżkach zdrowia, po takich no, perypetiach, jakie to co zobaczyłem, to przeżyłem, to jest straszne, bo tam widziałem ludzi pobitych, bardzo skatowanych, ostrzyżonych, wyglądali jak idioci, pół głowy ostrzyżone, drugie pół zostawione, oczy podbijane, osinaczeni cholernie. Jeszcze na tej sprawie powinny być wypowiedzi byli tych ludzi partyjnych, co się wzięli do partii, bo sędzina zapytała, a panowie, a jak byście stamtąd uciekali? A oni mówią, że z piwnicą przez okienka. A tam już były na zapleczu domu partii z tyłu, już były już się samochody partii. To podobnież Prokopiak, to miał jakiegoś ubeka tutaj i kierowcę i bokiem wyjechał gdzieś tam i uciekł. A tam ci to jak szczury podobno uciekali. No. Jeden to tak płakał, jak mówi to płakał. Do szczęścia te okienka nie były za mocne, że się zakleszczył i wszystko, panowie ratunku, wyciągnijcie mnie stąd. No i wyciągnęli go. No. Widocznie mieli coś na sumieniu, że się pali tego. Jakiś żeś mieli tych adwokatów bo z urzędu, ale coś tam się dopominali, to mniejsze. Czy to było, no nie mogli z tego zrobić takiej fazy, bo oni chcieli zrobić tu pokazówkę, bo jeśli puszczali ludzi na tą sprawę, to znaczy, że zrobili nam pokazówkę. I z pokazówki się dostawały największe wyroki. Dlatego nas, przykładowo tych, co dostali po roku czasu, czy kolegium, czy to były ciche sprawy bez adwokatu, ale nam zrobili pokazówkę. Tak, żeby ukarać, no tak jak powiedziałem, tych warchołów, ten Radom to był ukarany, ale żeby pokazać, że tu nie klasa robotnicza robiła to, tylko to były wandale, to byli złoczyńcy. Tylko potem słysząc takie rzeczy, to ja mówię zaraz, bo potem się dowiedziałem, że tu były szyby wybijane, że było, że tego, no zgadza się, jak to weszło i waliła w szyby, a to przecież mamy jako młodzież jakich ludzi, różne środowisko tutaj jest. Jak idą się czegoś nakapać, a drudzy poszli tylko walczyć z kimś. Mnie się wydaje, że nas to zebrali, no przepraszam, ja mogę się przyznać, że no, kiedyś karany byłem no, za to, no. No jak to młody chłopak. Siadł w koszach, pali, no i 10 miesięcy aresztów te dostałem do więzienia. Ale już mnie mieli tam gdzieś na widelcu, no i trzeba zebrać. Pytali się, czy pracuję, to powiedzieli, stwierdzono, że ja nie pracuję. Ja przedstawiłem, pracowałem zawodowo, nawet i dobrą opinię w zakładzie miałem, wykonywałem swój zawód konkretnie i dobrze. No nie wiem, co oni myśleli, no to zebrali tych ludzi i dawali takie wyroki, jak oni chcieli. Sąd nie był zawisły. Ja mam takie akta od 76 roku do 89 roku, no takie akta. No ja tam widziałem na tak zwanym dołku, tak zbitych ludzi, że się go łamała. Mnie, widocznie już miałem, tak, ja tak przypuszczam, że byłem przygotowany do wyroku, no to znaczy mnie już tak nie bili. No ale te ścieżki, które się przychodziło, na przesłuchanie, na odciski, na jakieś tam dodatkowe przesłuchania, to już ta ścieżka była, no to tam parę pałek się dostało, to jak zależy jak człowiek wydrukował, albo wpadł pod nimi między tak lawirował, żeby jak najmniej dostać. Jak wyglądała ta ścieżka? No, szpaler policjantów po jednej, po drugiej stronie stoi, no z tymi dłuższymi 70-kami, a resztę, no, jeszcze nie skazanych, no, resztę podejrzanych i omłot był. To tam trafił w kark, trafił w głowę, no także to nie jest taka pałeczka, że tam mało, to tam jak popiszkował, no to tam plecy pogarnął. Ale to 75 był sztywne pałki, to jak przypierdolił, to człowiek te 2 tygodnie w karczu. Potem mi wjeździł do Kozienic, tam jest przygotowywany od czerwca do lipca i w lipcu 25 albo 6 sprawę miałem i dostałem 8 lat. 8 lat. Co było w uzasadnieniu wyroku? No co, no 75 policjantów pobitych na jakieś tam na 20 czy na 30 parę milionów zarzuty, że myśmy sklepy rabowali, to wszystko poszło na nas, górę 24. Resztę dostało kolegium, wrzucanie z pracy, no i takie inne sprawy. No, tak, żeby na nas to się spoiło, w tym, co ja mam w oskarżeniu, 75 policjantów pobitych i straty w Radomiu na 25 czy na 35 milionów. Nie pamiętam, to już zupełnie wieku nie pamiętam. Były takie straty i to nam wszystko przybito. I rozwozili nas, no znaczy ja to jeszcze, tak, i rozwozili nas po całej Polsce, każdego z Radomia, każdego gdzie indziej. A tym bardziej że jeszcze z Ursusa, ja jechałem z Ursusa, bo jechali starami tymi budami, też z Ursusa chłopaki jechali. Ja też jeszcze byłem ubrany, to w mundurach, u robotników ubraniach jechali. I nas po całej Polsce wywozili. Ja wyratowałem w Raciborzu, tam już jak przyjechałem, to nie przejeżdżamy przejściówkę, przejeżdżano w kwarantannę, tylko oddział 11. Pół racji żywnościowej, bez głośnika, bez prasy, bez książki, koniec. Także ja wziąłem na spacer sam, do łaźni sam. Nawet jak tego tam takie klapy były do jedzenia, tylko miseczka była wsuwana. Także ja człowieka no, na spacer, bo do łaźni jak do klepsza wziąłem ten. Tak nic nie miałem, przez 3 miesiące. Potem z oddziału 11 poszedł na oddział 8, gdzie zatrudniono mnie na szwalni. Ja do tego żadnego trybu nie jestem znowu krawcem, no ale no, jakoś musiałem tam chłopaków trochę z Radomia znałem, co przebywali. No jakoś mi pomogły, także do 76 roku wypuścili mnie w czerwcu. Znaczy, najpierw szedłem do naczelnika więzienia, zebrało się kolokwium, prokurator, sędzia i dostałem przerwę kary na rok czasu. Co się wtedy działo? No to ja to byłem kompletnie zaskoczony, z jakiego względu, bo jeśli dostaje się 8 lat, regulamin więzienny i prawo już poznałem, no jak to można dać komuś przerwę karę? Przerwę karę można dać tam albo ciężko chory, to mu się daje, albo po pół roku można dać przerwę karę. Byłem zaskoczony, dla mnie to był szok. Jeszcze mi kazali podpisać tam, że nie będę działał na szkody Polski Ludowej. Ja tego nie podpisałem, nie panowie, ja się na to nie godzę, dziękuję, ja mam tego nie podpisać. Nie podpisałem tego i wracam do celi, a na drugi dzień już jestem spakowany. Chłopy mnie już zatrzymali mnie na celi. Ci, co byli ze mną na celi, poszli do pracy, mnie zatrzymano tam, bo od razu już mnie puścili do pracy, nie co się dzieje, może wybusta, może coś. Zbijaj mandżur. Ja mówię, ale co chodzi? To nie twoja sprawa. No i przychodzi z mandżur do naczelnika, refatojkę wypisał, mam to zwolnienie jeszcze, zostało mi z tego, że zwolniony z Raciborza jestem. No i wróciłem do Radomia. Z pracą nie miałem problemu, bo jakiego miałem tego dyrektora, nawet kierownik tam przedstawił, poszedłem nazad do pracy do RZNS-u. Ale ścigany byłem przez UBEK-u. Przyjeżdżałem do zakładu, zabierali mnie zakładu. Nie chciałem do nich iść na te, przeszukiwanie miałem w domu. No, komedia była. No, przyjeżdżałem do zakładu, idę do tego ubierać, do szatni, zaraz jak się przykontaktuję, ja fizycznie pracuję. Stań se tutaj i posłuchaj sobie. No to stary, zabierali mnie, wypuszczali mnie, przesłuchali mnie tam żaden szaraczek nie przesłuchiwał, przynajmniej kapitan, major, podpułkownik, takie przesłuchania miałem. Podczas tych represji czego od ciebie żądali? Żebyś co powiedział? Jakiejś lojalności, bo nie wiem na jakiej pracowałem. Zachowałem się dobrze. Nigdy tam że współpracowałem z tym podziemiem, no współpracowałem, bo przecież i pamiętam jak KOR pomagał żonie, bo żona nie mogła dostać pracy. Ojciec za 76 zadań podtasował na służbie na modelarnym gadarzem był. No, premię roczną za cały rok mu zabrali, żadnej premii dostawał. Także szykanowana nie tylko ja byłem, ale ze względu cała rodzina była szykanowana. Na jakiej zasadzie to się działo, nie wiem. Ja popełniłem błąd, to proszę mnie karać. Aha, tu cała rodzina była. Żona nie mogła dostać pracy. Przez te 10 miesięcy to ojciec, matka i też się przyjmowali, dziecko może. Jeśli oni prowokowali naród. A tego brakowało. Przecież ciężko było z jedzeniem. Podwyżki takie były. No jeśli człowieka nie stać było w robocie, przez 20 lat jak nieraz kupić, bo nie stać było. Bo jeśli takie podwyżki by były, to było koniec, to była plajta. To o co im chodziło? Jeśli by nie zrobili tym podwyżek, ludzie pracowali i wszystko w porządku było. Prawie schodziły i wszystko ok. No jeśli się podnosi o 30-40% podwyżki się robiła, a zarobki są małe, to niestety tego nie będzie. W tej sytuacji rząd uważa za niezbędne ponowne przeanalizowanie całości sprawy. Wymaga to dłuższej, co najmniej kilkumiesięcznej pracy. W związku z tym w imieniu Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezydium Centralnej Rady Związków Zawodowych, zwróciłem się do Prezydium Sejmu o wycofanie obecnie rządowego projektu. Równocześnie Rada Ministrów zarządziła utrzymanie dotychczasowych cen detalicznych artykułów żywnościowych. Dostałem to zawieszenie tego roku, to też to miałem kuratora jeszcze. No, kurator przychodził, zachowałem się dobrze, nie piłem. Ja swoje roboty robiłem. No, na niczym mnie nie złapali. Zawsze byłem na miejscu, bo wiedziałem, jak uderzyć, żeby nikt nie wiedział. Oczywiście robotnika przywoziłem z Warszawy i kordon nie przychodził. Pomagał żonie. No to żona była wystraszona, bo przychodzi pan w garniturze czy w jakimś szczytem, a żona wiedziała, że miała z ubekami do czynienia, bo przychodzili potem w Wyrawie i ona nie wiedziała, co się dzieje. Dopiero się Janek Ipliński przychodził, Romaszewski przychodził, no, wielu jeszcze, których znam, tylko nie mogę pamięcią mi sięgnę nazwać. W jakiej formie pomoc była? Co no, w każdym razie była pieniężna, bo znaczy, żywnościowa, to oni też się ukrywali, bo oni też na nich polowali, także oni nie mogli być jedzeniem obładowani jakimiś towarami. No przywozili pieniądze, żeby rodziny przeżywały, bo nie było możliwości takiej, żeby jakieś paczki tam dawać, jakieś coś. Nie było takiej możliwości. Także pieniężne, ofiary pieniężne. A jak oni to zbierali, to ja nie wiem, zresztą potem się dowiedział, że z zagranicy było. Troszeczkę pieniędzy było, że ludzie nam dawali. Kiedy represje wobec ciebie ustały? W 1989 roku. Dopiero? Po okrągłym stole. Tak. I co dalej? W dalszym ciągu masz problemy ze znalezieniem, z pracą, ze wszystkim? Jeśli się zapad rozwiązał i cholery. Utrącony mam do samego końca. Jak pracowałem w Urzędzie Miejskim, bo na Muszki za portiera byłem, to jak weszła komuna, automatycznie w pierwszym urzędzie ja byłem, pierwszy wyrzucony. No i wyrzucili mnie. Starałem się jak mogłem. To prywatnie byłem na czarno, bo nikt nie zatrudnił, żeby przejechał do tej emerytury. To na czarno się pracowało, jakoś to poradziłem. Przyszły takie czasy, gdzie już się tam troszeczkę tak zwana demokracja, bo ja nie uważam, że to jest demokracja, bo demokracja to jest inaczej, ja znam to, że obczytany jestem, wiem jak wygląda demokracja, to nie jest demokracja. To jest, nie wiem, okazanie czegoś pseudodemokracji. Po pierwsze, o tych ludzi się nie dba. Ci, co dostali się do stołeczku, to sobie siedzą, jakiś kapitał mają, wyludzą sami w tym wielkim ruchu społecznym. Też nie wiadomo. Każdy ma jakieś pretensje, aby się dostać do żłoba. A resztę to kogo to obchodzi? To dobrze. Wielką łaskę, ile ja się musiałem nachodzić, że ja dostałem dodatkowe pieniądze, to co się za komuny każdemu kombatantowi wojennemu czy komuniście się należało. Koledzy wystąpili, że dostał krzyż. Tak dostałem. Tak, dostałem. Krzyż oficerski od Odrodzenia Polski. Jeśli przyszedł taki czas, nawet w tym okresie czasu, nie zapadało. Czyli zachował mi się pan tak samo? Tak samo. Nie żałuje pan jednak. I tego wszystkiego, tego więzienia. Tych represji i obecnej rzeczywistości. To chyba się taki urodziłem. Czerwony Radom, pamiętam siny, jak zbite pałką ludzkie plecy. Szosę 7, na dworcach gliny, jakieś pieniądze, jakieś adresy. Czerwiec nas zastał, z dala od miasta, jesienią Konrad już na nas czekał. Pierwsze pieniądze właśnie zebrano, pojechaliśmy, ktoś musiał jechać. Naprawdę trzeba było coś zrobić, naprawdę gliny były na dworcach. I stąd te całe nasze jeżdżenie szosą E7, dziwny autostop. Czerwony Radom, pamiętam siny, jak zbite pałką ludzkie plecy. Szosę 7, na dworcach gliny, jakieś pieniądze, jakieś adresy. Strach w ludzkich oczach, upokorzenie w spodniałych palcach, świstki wyroków. Pamięć odbitą na ścieżkach zdrowia, listy z więzienia, lekarz, adwokat. Nadziei miałem bardzo niewiele, że na coś przyda się to jeżdżenie. Mówiąc po prostu, raczej myślałem, że to się znowu skończy więzieniem. 100 kilometrów to niedaleko, można się było w końcu pocieszać. Logicznie biorąc, mógł ktoś im spalić miejski komitet w miasteczku Cieszyn. Czerwony Radom, pamiętam siny, jak zbite pałką ludzkie plecy. Szosę 7, na dworcach gliny, jakieś pieniądze, jakieś adresy. Strach w ludzkich oczach, upokorzenie w spodniałych palcach, świstki wyroków. Pamięć odbitą na ścieżkach zdrowia, listy z więzienia, lekarz, adwokat. Kuba jeździła zwykle w soboty, wracała stamtąd jakby z daleka. Pamiętam dobrze te jej powroty, każdy z nas wolał jeździć niż czekać. Ta moja żona jest taka drobna, czasem jest całkiem trudno uwierzyć, że przesiedziała w więzieniu dłużej niż ta wariatka Angela Davis. Szosę 7, znajoma szosa, jak na gitarze, akord E7. Długie wieczory oczekiwania, Kuba wracała ze świeżym chlebem. To był jej taki prywatny pomysł, gdy raz myślała, że za nią idą. Stanęła w zwykłej kolejce w sklepie, gdy wyszła z siatką, tajniak już spłynął. Czerwony Radom, pamiętam siny, jak zbite pałką ludzkie plecy. Szosę 7, na dworcach gliny, jakieś pieniądze, jakieś adresy. A tak naprawdę lubiłem tylko z tego Radomia po prostu wracać. Zmęczony z lewej, profil kierowcy, noc na E7 i wozów światła. W szumie silnika strzępy rozmowy, wspólne patrzenie na szosy wstęgę. Ta romantyczna, tania sceneria, co z urzędnika robi włóczęgę. Na różnych szosach, jadąc nocami, wiem, że się Radom przypomni jeszcze. Gdy wycieraczki będą zmazywać półkola w kroplach rzadkiego deszczu. Czerwony Radom, pamiętam siny, jak zbite pałką ludzkie plecy. Szosę 7, na dworcach gliny, jakieś pieniądze, jakieś adresy. Strach w ludzkich oczach, upokorzenie w spodniałych palcach, świstki wyroków. Pamięć odbitą na ścieżkach zdrowia, listy z więzienia, lekarz, adwokat. Szum zagłuszaczki, to Radomium, jak o procesach mówią już brzeskich. Znowu jesteśmy z dala od miasta, co też tam słychać u Romaszewskich. Kuba coś mówi, że nie rozumie, przy mikrofonie ktoś ponoć zasłabł. To już naprawdę 5 lat minęło, znowu jesteśmy z dala od miasta. I tylko nie wiem, czy będę umiał znowu pojechać szosą ileś. Gdy przyjdzie pora i co odpowiem, gdy ktoś mnie spyta, gdzie wtedy byłeś.